No, moi drodzy, z bajkami już skończyliśmy. Mieliśmy słowo bajka, mieliśmy Kubusia Puchatka. No widzicie, nie wiedziałam, że taką zagadkę akurat dla was dzisiaj przygotuję, bo przyniosłabym rekwizyt. Mam takiego Kubusia Puchatka. I muszę wam się przyznać, że nawet z nim śpię. Tak, jest bardzo przyjemny, taki pluszowy. Jest się do czego przytulać, bo naprawdę Kubuś Puchatek jest bardzo miłym, kochanym i sympatycznym lisiem. O małym rozumku. Ale mam pluszowego Kubusia Puchatka, mam książkę o Kubusiu Puchatku, oglądam bajki o Kubusiu Puchatku, ale dobra, dosyć tych bajek, bo tutaj jest przecież kolejna gra. Przyznam szczerze, że to jest tak krótki wyraz, że już w tej chwili powinien dzwonić telefon. Ja już zapłaciłam dzisiaj sporo pieniędzy. Za słowo chusteczka zapłaciłam 300 zł. Za słowo bajka zapłaciłam 200 zł. No i za Kubusia Puchatka 100 zł. A ile teraz zapłacę za to słowo tutaj? No spójrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 liter połączonych za pomocą linii pomocniczych. No chyba nikt nie powinien mieć problemu. Jeśli nie zdążyłeś z Kubusiem Puchatkiem, być może znałeś to rozwiązanie, być może znałeś słowo chusteczka, być może znałeś słowo bajka. A czy znasz to słowo? 0400 307 325 gwiazdka 73273. Czekam na rozwiązanie. 6 liter. Czekam cierpliwie na rozwiązanie. Znajdź pierwszą literę i wykorzystaj te fioletowe linie. Linie pomocnicze. Czy ty już wiesz, jakie jest rozwiązanie? Bo ja wiem. To jest mocne rozwiązanie. Kręci w nosie. Ale więcej ci nic nie powiem. To ty powinieneś mi powiedzieć więcej. I nie czekaj, nie zwlekaj, bo możesz się spóźnić. Masz nauczkę. Trzy zagadki przeszły ci koło nosa. Może nie próbowałeś, a może nie próbowałeś zbyt wytrwale. W takim razie spróbuj teraz. Jak widzisz, wolną linię naprawdę da się odnaleźć. Ta wolna linia nie jest bajką, to jest realna wolna linia, w którą trzeba się wstrzelić. Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, musisz spróbować po raz kolejny. Drogą do tego jest rozwiązanie zagadki. No oczywiście właściwie kluczem jest rozwiązanie zagadki, a drogi są dwie. Tak samo ważne, tak samo istotne. Telefon stacjonarny i telefon komórkowy. Gwiazdka, musisz pamiętać o gwiazdce z telefonu komórkowego. Gwiazdka 73273 z telefonu stacjonarnego 0400 307 325. I ja czekam na to słowo. Nadganiamy stracony czas. To jest szybka gra, to jest tylko 6 liter. Przed chwilą było pytanie złożone z dwóch słów.
To jest program Kasa Gra, nie Kasa Czeka. Kubusia Puchatka rozwiązaliśmy, a teraz mamy już inne słowo. Widzicie bardzo dokładnie. Litery połączone za pomocą linii pomocniczych. 6 liter, każda litera musi być użyta. No i oczywiście żadnej nie wolno sobie dodać ani zamieniać. Ale przecież już widzisz, że wszystkie te litery składają się w jedno logiczne słowo. No i jeśli za chwilę zadzwonisz i mi je podasz, to staniesz się kolejnym zwycięzcą. Słuchajcie, jeszcze jest tyle kopert, musimy się pospieszyć, żeby zdążyć je wszystkie rozdać. Naprawdę szkoda czasu. Czas to pieniądz, szczególnie w moim programie. W każdej sekundzie możesz odnaleźć wolną linię, podać mi rozwiązanie i wygrać kopertę. Więc nie trać czasu. Ja nie będę czekała w nieskończoność. 3, 2, 1. Dzwoni telefon. Halo. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? No oczywiście, że jest okrzana, jak masz na imię? Ewa. Pani Ewo, proszę sobie wybrać numer koperty. Szybciutko, proszę mnie słuchać. 14, tak? Dobrze. A w kopercie z numerem 14 dla pani Ewo jest... 200 zł! Brawo! 200 zł zapłaciłam właśnie za chrzan. 200 zł wędruje do puli mojego dzisiejszego programu. No proszę, tak szybko, że nawet nie zdążyłam ochłonąć po chrzanie, a już mamy kolejną zagadkę. Co to za słowo? Jaka tym razem jest prawidłowa odpowiedź? Pamiętasz już, co trzeba zrobić? Gwiazdka 73273. A ja czekam na kolejne rozwiązanie. Ja spojrzałam na to słowo. Ty już nie czekaj i nie zwlekaj, bo ciebie czekanie może drogo kosztować. Spójrz, przed chwilą za słowo chrzan. 6 liter, proste słowo, chrzan. Zapłaciłam 200 zł. Pani Ewa popatrzyła, stwierdziła, przecież znam odpowiedź. No i wykręciła mój numer telefonu. Gwiazdka 73273 0400 307 325. Dostała się na antenę, odnalazła wolną linię, no i wygrała 200 zł. Wcześniej zapłaciłam 100 zł, 300 zł, 200 zł. Jeśli się zagapiłeś, jeśli wcześniej nie zdążyłeś wykręcić mojego numeru telefonu, to może z tym słowem pójdzie ci lepiej. Jak myślisz, która litera jest pierwsza, która druga, a która trzecia? Musimy nadrobić stracony czas. To jest szybka gra. Za chwilę ktoś znowu odnajdzie wolną linię. Taką mam nadzieję. A czy to będziesz ty, czy to będzie kto inny? Tego nie wiem. Jeśli oglądasz ten program i znasz rozwiązanie, to weź w nim udział. Weź czynny udział. Zobacz. Tu jest gwiazdka, bo to jest telefon komórkowy. Jeśli masz telefon komórkowy, to masz też gwiazdkę. W tym samym miejscu. Trzeba ją wcisnąć. Gwiazdka. 7, 3, 2, 7, 3. No, ten telefon mi tak trochę ucieka. Mam nadzieję, że wasz telefon nigdzie nie ucieka. Ale. Gwiazdka. 7, 3, 2, 7, 3. Zapamiętałeś? Z tego oto telefonu. Gwiazdka 73273. A ja czekam na prawidłową odpowiedź. Czekam na to słowo tutaj. 6 liter, czyli znów bardzo szybka gra, bardzo szybka zagadka. Więc szybko mi ją rozwiąż. Zadzwoń z telefonu stacjonarnego 0400 307 325.
gwiazdka 73273. Czekam na rozwiązanie. No, straciliście sporo czasu na Kubusia Puchatka. Teraz trzeba ten czas nadrobić, bo czas to pieniądz. Jeszcze bardzo dużo kopert zostało na mojej tablicy, a co oznacza, że jeszcze wiele kopert jest do otwarcia, czyli sporo czasu na to potrzeba, a nie mamy aż tyle. Trzeba szybko grać i szybko wygrywać pieniądze, dlatego czekam na kolejnego gracza. Co to za słowo? Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Gwiazdka 7327304307325. Pieniądze czekają, a ty nie czekaj, tylko dzwoń. A ja tymczasem podwyższam stawkę. Zobacz. Jedna koperta jest gwarantowana, a teraz jeszcze jest 200 zł. Zadowolony? Świetnie. No to czekam na odpowiedź. Koperta plus 200 zł. Gwiazdka 7327304307325. Koperta i 200 zł. Za to 6-literowe słowo. Zapraszam do gry. Co ty na to? Czy to jest wystarczająca motywacja? Stawka wzrosła. A pytanie się nie zmieniło. To jest to samo pytanie. 6 liter. Jedno słowo. Jedno słowo, a masz kopertę i 200 zł. Czekam na rozwiązanie, ale teraz już naprawdę to musi być bardzo szybkie rozwiązanie. Ja podwyższyłam stawkę, a ty musisz bardzo szybko skorzystać z tej okazji. Wziąć telefon do ręki i wykręcić gwiazdka 73273. Teraz masz szansę, przy czym musisz pamiętać, że wcześniej do wygrania była tylko jedna koperta. No, tylko bądź aż, bo w moich kopertach bardzo duże stawki. Teraz do koperty dokładam 200 zł. Jest o co grać. Ale czas to pieniądz. 200 zł plus koperta. Nie czekaj, aż ktoś cię znowu uprzedzi. Nie rezygnuj, jeśli wykręciłeś mój numer raz i ci się nie udało. Spróbuj jeszcze raz. To jest gra dla wytrwałych. Gwiazdka 73273. Gwiazdka 73273. I zielona słuchawka. Jeszcze raz. Gwiazdka 73273. I zielona słuchawka. Czekam na telefon. Lub 0400 307 325. 0400 307 325. Znasz odpowiedź? Nie mów nikomu. Zadzwoń i powiedz mi ją na antenie. Wygraj 200 zł plus kopertę. Gwiazdka 73 273 0400 307 325. 200 zł plus koperta czeka, ja czekam na zwycięzcę. A właściwie, wiesz co, a co mi tam szkodzi? 500 zł. Co ty na to? Koperta i 500 zł. 500 zł.
za tą zagadkę, ale ja muszę poznać odpowiedź. Teraz, w tym momencie, w tej sekundzie jest czas na wygrywanie pieniędzy. Teraz masz dodatkowe 500 000 złotych. Jeszcze nikt dzisiaj nie wyjął z koperty, właściwie ja nie wyjęłam dla nikogo 500 zł, a ty 500 zł masz gwarantowane. I jeszcze pieniądze z koperty. 500 plus koperta. Czyli wygrasz więcej niż 500, bo tutaj nie ma pustych kopert. Ale naprawdę musisz się pospieszyć. To jest najlepszy moment na to, abyś teraz się zmobilizował. Może koperta nie była dla ciebie wystarczającą mobilizacją. Może koperta plus 200 zł również nie. Ale koperta i 500 zł. Pogardzisz taką nagrodą? Nie sądzę. No to zapraszam do gry. A stawka jest poważna. To nie są żarty, to jest program na żywo i ja na żywo za chwilę rozdam 500 i kopertę. Komu? Też bym chciała tak zagwizdać, ale nie potrafię. Moi kochani, naprawdę nie każcie mi czekać, nie każ mi czekać, nie każ mi odliczać, nie każ mi używać zegara. Ja muszę poznać odpowiedź i jeszcze zdążymy rozwiązać kilka zagadek, tylko muszę rozwiązać tę tutaj. No spójrz, 6 liter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie kłamie. 6 liter. 6-literowe słowo. Jeden wyraz. Tylko 6 liter. To nie jest tytuł bajki, to nie jest skomplikowane przysłowie, to nie jest 9-literowe słowo. Nic nie musisz liczyć. Musisz tylko odczytać to 6-literowe słowo. A później wykręcić numer. Nawet nie musisz wstawać sprzed telewizora. Być może w zasięgu ręki masz telefon komórkowy, no to czym prędzej go złap. I wykręć teraz, w tym momencie. Gwiazdka w lewym dolnym rogu, pamiętaj, musisz wykręcić gwiazdkę. Nie wykręcisz gwiazdki, nie dostaniesz się do mojego studia. Czy wcześniej wykręcałeś gwiazdkę? Nie? To teraz wykręć. Gwiazdka 7-3-2-7-3. Gwiazdka 7-3-2-7-3. Gwiazdka 7-3-2-7-3. Koperta plus 500 zł. 500 zł. Tyle jest do wygrania teraz. 500 gwarantowane. To jest kwota, która na pewno trafi w twoje ręce. Ile będzie w kopercie? To jest ostatni dzwonek na rozwiązanie tej zagadki. Muszę ją rozwiązać. Naprawdę, stawka jest tak poważna, że muszę mieć rozwiązanie. Umowa. Wygrasz 500 i kopertę, ale jeśli teraz zadzwonisz. Może ja ci pomogę. Jak pomagam wam wykręcać mój numer, to wtedy tak jakoś bardziej się mobilizujecie. Może to przynosi wam szczęście. Ja tutaj mam taki telefon pomocniczy, on tak trochę przekręca się ze strony na stronę, ale mogę ci pokazać za jego pomocą, co należy zrobić. Spójrz, tu w lewym dolnym rogu masz gwiazdkę. Na pewno na twoim telefonie w lewym dolnym rogu też jest gwiazdka. Gwiazdka 7-3-2-7-3. Pieniądze czekają. Gwiazdka 7-3-2-7-3, 0-400-307-325. Czekam na rozwiązanie. Ale już. Teraz w tym momencie. Muszę mieć gracza. Trzy, dwa, jeden. Ajajaj. Moi drodzy, co się dzieje? Szybko. Teraz nie jest czas na spanie. Teraz jest czas na rozwiązywanie zagadki. To słowo tu. 500 i koperta. Gwiazdka 7-3-2-7-3, 0-400-307-325. Nie wierzę, że nikt nie zna rozwiązania. Jedno słowo. To nie jest przysłowie, to nie jest kilka słów. Nic nie musisz liczyć, nic nie musisz dokładać, nic nie musisz zabierać.
nic zmieniać. Wystarczy, że podasz mi to jedno słowo. Ale pospiesz się. Ja pomału tracę cierpliwość. Prosiłam, namawiałam, dałam podwyżkę. I co? I nie ma telefonu. No może wrócimy do stawki wyjściowej, do jednej koperty. Ja mogę zabrać te 500? Mogę je zabrać. Ale jeszcze ich nie zabieram. Jeszcze czekam. A ty nie czekaj, aż do wygrania będzie znów jedna koperta. Koperta to sporo, bo były spore sumy w kopertach, ale teraz jest do wygrania jeszcze 500. Zero, 400 307 325, gwiazdka 7 3 2 7 3. Nie mogę czekać. Ty też nie czekaj. Nie wiem, co mam jeszcze zrobić. Dałam podwyżkę. Daję kopertę i 500. Słyszysz? To jest sygnał do tego, aby dzwonić. Teraz, w tej sekundzie. Teraz jest najlepszy moment na wygrywanie pieniędzy. Wiem, że jest późno, ale skorzystaj z tego, że nie wszyscy o tej porze oglądają telewizję. Nie wszyscy oglądają program Kasa Gra. A jeśli ty go oglądasz, no to wierzę, że to jest program, w którym kasa gra za twoim pośrednictwem. Za pośrednictwem twojego telefonu. Gwiazdka 73273. Pamiętaj o gwiazdce. Spróbuj jeszcze raz. Gwiazdka 73273. 0400 307 325. Słuchajcie, ja bym chciała przejść do kolejnej zagadki, ale to wszystko od was zależy. Już wystarczająco długo czekam na telefon w sprawie tej zagadki. Chciałabym rozpocząć kolejną rundę, ale nie wiem, czy będę mogła, bo czasu mamy naprawdę niewiele. Pół tysiąca złotych i koperta. I wielkimi krokami zbliżamy się do końca programu. Wielka szkoda, jeśli nikt nie zabierze koperty i 500 złotych, zanim ten program się skończy. No, wydaje mi się, że kolejnej zagadki nie będę miała szansy rozegrać. I że to będzie ostatnia zagadka w tym programie. Moi drodzy, program się kończy. Naprawdę jestem bardzo zaniepokojona tym faktem. Martwię się, czy zdążę rozdać 500 i kopertę.
To jest ostatni dzwonek, ostatnia szansa na wygraną. Ostatnia chwila. Moi kochani, ja tracę cierpliwość, tracę nadzieję, że ktoś zdąży mi rozwiązać tą zagadkę. Czy będzie inaczej? Czy wyjdę z tego studia, zanim rozdam pieniądze i kopertę, czy nie? 3,5 minuty. Było, bo zegar ruszył. Prędko, gwiazdka. 7-3-2-7-3. Nie udało się? Jeszcze raz, ja wam to pokażę. Patrz uważnie. Na klawiaturę swojego telefonu komórkowego. Gwiazdka. Gwiazdka. 7-3-2-7-3. Jeszcze raz. Gwiazdka 7-3-2-7-3. Gwiazdka 7-3-2-7-3. To jest to, co powinieneś teraz zrobić. Ja mam tylko nadzieję, że zdążysz, bo masz jeszcze 2 minuty i 35 sekund. Moi drodzy, 2,5 minuty. Naprawdę żarty się skończyły. Muszę rozwiązać tę zagadkę. Nie poddawaj się, ja się nie poddaję. I ciągle na ciebie czekam. Tylko czasu mamy coraz mniej, ty i ja. Ja bym chciała jeszcze rozdać te pieniądze, a ty prawdopodobnie chciałbyś je wygrać. To świetnie. Możemy zawrzeć umowę. Ty zadzwonisz i podasz mi odpowiedź, ja dam ci 500 i kopertę. Propozycja jest uczciwa. Ale czasu już nie masz za wiele. Jeszcze zdążysz wykręcić mój numer. Ale masz tylko 1,5 minuty. Tylko albo aż. Na wykręcenie numeru jest jeszcze czas, a za chwilę tego czasu będzie jeszcze mniej. Gwiazdka 7-3-2-7-3. 0-400-307-325. Moi drodzy, minuta. To już nie są żarty. Muszę poznać odpowiedź. Czekam na ostatni telefon. Czekam na ostatniego zwycięzcę. Zaraz będę musiała stąd wyjść. Naprawdę, muszę już przygotowywać się do wyjścia. Ale jeszcze stoi, jeszcze czekam, jeszcze wierzę, że usłyszę dźwięk telefonu.
Muzyka się skończyła. Koniec programu. Dobra, ostatni raz. 0 400 307 325. Z komórki. Raz jeszcze. Gwiazdka. 7 3 2 7 3. Słuchaj, ja się za chwilę pożegnam i zniknę, a ze mną znikną pieniądze. Ale jeszcze tu...